Luka z Andziaks ma, no to mam i ja. No to na dzień dobry trzasnęliśmy sobie rymeczka fajnego. Historię tej bluzy usłyszycie później. Jedziemy! Ika, pomarańczka, gay fiucik, pół limonki akurat, bo wczoraj zużyłam do herbatki i dzisiaj taki oto kubełek. Chyba teraz go lepiej widać. Uwaga, chwila prawdy. Żartowałam, jeszcze zostało mi pół grejpfruta i limonka. I druga tura. Przykrywamy. Oczywiście zaraz zakręcę. Samo zdrowie. A ja wzięłam się za hybrydy i robi się problem tego typu, że miałam zmienić kolor, a znowu mam ochotę na czerwony. W ogóle mam ochotę na bordo i na czarny. Wiem, że czarny też jest hybrydą problematyczną, ale chyba się skuszę. Dopóki nie przetestuję na własnej skórze i nie stwierdzę, że jest problematyczne. No po prostu, no ja jestem taka, że muszę na własnej skórze, na własnych pazurach coś. No, więc dobra. Jadę. Najgorsze jest dla mnie wypiłowanie, zdjęcie hybrydy i no wiecie, wycięcie skórek. Gdy już to wszystko mam zrobione, to już po prostu jestem w siódmym niebie i mogę robić ile w lesie. W kamerze to wygląda, jakby był żółty, a na żywo, słuchajcie, taki odblask pomarańczowy, że aż w oczy po prostu boli, jak się patrzy. A lakier już wam pokazuję. Z racji tego, że moja ręka jeszcze jest w lampie, to pokażę wam tak. To jest lakier, który był kiedyś w Shiny Boxie. Zobaczycie zaraz, kolor jest zupełnie inny niż w lampie. A numer to jest 1110. Już myślałam, że źle widzę tutaj w ekranie, myślałam, że 110. Też tak robicie, że kciuka robicie osobno i palce osobno? O, widzicie? Zupełnie inny kolor. Jesteśmy dokładnie tutaj, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Chociaż nie wiem, czy to kogoś interesuje. No i właśnie Milik wlazł mi do szuflady, a ja, słuchajcie, sprzątam w tej szufladzie, bo... Znaczy nie, bo... Po prostu sprzątam i tu są akurat bombki na choinkę. Tutaj w tamtym roku nie zdążyłam wykorzystać, mam naklejki na szyby, ale to w grudniu będziemy szaleć. Bardzo prosiłabym o wyjście, bo chciałabym coś pokazać. A tutaj mam, słuchajcie, pięknego, przepięknego Jana Pawła II gipsowego. Jak mi się to podoba, no naprawdę. No i sprzątam, a widzicie, tu jest sterta moich talerzyków, o których wam właśnie mówiłam, tutaj jest z Torunia, ten jest z Turcji, a ten pod spodem z Cypru, a tu są chyba dwa, z tego co pamiętam, Gdańsk i Sopot, resztę mam pochowane z innych miast. O, i właśnie to są takie nóżki do tych talerzyków, że albo można je postawić, albo można je zawiesić, żeby się kurzyły na ścianie, także do wyboru. A tutaj, jakby ktoś pytał, to są moje, znaczy nie moje, prawdziwe włosy, które zaraz właśnie spróbuję schować, bo ostatnio chciałam je sobie przyczepić, ale stwierdziłam, że nie będziemy robili pośmiewiska. A te włosy, słuchajcie, pamiętam jak dziś zapłaciłam za nie chyba 400 czy 500 zł. Kupiłam je przed ślubem, bo przed ślubem byłam tak inteligentna, że obcięłam włosy na krótko i nie dało się po prostu ich uczesać, więc stwierdziłam, że takie chcę i one były użyte... Może z dwa razy. Tutaj mam, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja, o zobaczcie, nawet jest to opakowanie od papierosów, które tam Dawid palił, to są ich. Słuchajcie, ja tutaj mam przeróżne rzeczy, które zawsze zostawiam, to są opaski nawet, o, opaski. I ja z każdej wycieczki, z każdego wyjazdu jakiegokolwiek, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, zostawiam sobie różne rzeczy. O, tutaj mam na przykład w środku rzeczy, gdy byliśmy na Sea Bloggers. I to właśnie wyciągam, bo mam taki kartonik, gdzie wszystko sobie chowam na pamiątkę po prostu i tam to mam. A tutaj jest sterta przejściówek. Te używaliśmy na Dominikanie, a te używaliśmy na Cyprze. A tu znalazłam takiego znanego chyba wszystkim żółwika z nadmorza.
A tu zobaczcie, nie oszalałam, nie wyciągam. Tak, pragnę świąt, ale nie na tyle, żeby tak oszaleć. Chciałam powiedzieć, że właśnie sprzątam w drugiej szafce i znalazłam właśnie moją lampkę, w której są... Co ona taka jakaś powyginana? W której był ustawiony vlogmas, ale dzięki który to nie wiem, także... A w ogóle działa? Ło, działa. Ale to jest ta Ziska, która ma nieładną czcionkę i ona jest bezprzewodowa. A mam drugą, tylko nie wiem gdzie ona jest, chyba w szafce, ale już z typowo świątecznymi ozdobami. I ona jest niestety na kabel, ale ma dużo ładniejszą czcionkę i takie wiecie, żółte światełka, nie to białe, bo to białe mi się nie podoba. Uwaga, uwaga. Chciałam wyjąć prześcieradło. A ty już śpisz? Ja rozumiem ułożyć się na chwilę, ale żeby... No nie, no już śpisz. Nie, proszę wyjść. Nie, naprawdę, Milik, proszę wyjść. Całkowicie szczerze, nie mamy nic do ukrycia. Wiecie o co chodzi? Co robicie na stole? Poza tym, że jest świeżutki, cieplutenki shiny box, z czego słyszałam, że jest petarda w tym miesiącu po prostu w ogóle. I jeszcze jak otwierałam to i jeżeli trafię te produkty, które chciałam, to będzie nieziemsko. Ale bez tej ekscytacji moglibyście powiedzieć, co robić. Proszę, gruby pierwszy. No. Co robisz na stole? Poza tym, że siedzisz. Nic. Milik? Co robisz na stole? Proszę. Nic. No dobrze, a tutaj mamy ekscytujący napis, o w końcu jesteś. Słuchajcie, zamówiłam sobie jeszcze jedną bluzę właśnie z tego sklepu i pokażę ją później, bo jest piękna. Moi drodzy, przycupniemy sobie tutaj na chwilę, na wprost mojej przepięknej, przecudnej monstery tej Zika, tej dużej. Zadajecie mi bardzo dużo pytań na temat tego, czy udało mi się ją uratować. Moja monstera zaczęła chorować, nie wiem co z nią było, listki zaczęły się robić takie ciemne. Ja wtedy mówiłam o tym we vlogu. Wy mi poleciłyście, abym poobcinała wszystkie te listki i już jej nie podlewała, bo być może jest za bardzo podlana. No i w ogóle przestawiłam ją w drugie miejsce, inne miejsce i tfu tfu, od jakiegoś miesiąca nic się nie dzieje, słuchajcie, nie dawałam żadnej odżywki, nie podlewałam jej, może rzeczywiście miała za mokro i nie ma już ani jednych ciemnych listków, także to jest na razie tfu tfu, taka moja rada, nie dawałam żadnych odżywek, niczego, ja nigdy nie dawałam odżywek do kwiatów, do żadnych, słuchajcie, do żadnych, ja nawet nie wiem jakie odżywki do kwiatów się kupuje, poważnie, z ręką na sercu, więc jakby ktoś pytał, to moja monstera jest już cała i zdrowa. A, i wyczytałam też jedno, że ona stała w miejscu przy balkonie, słuchajcie, gdzie była, wiecie, zasłona i ona była dość często ruszana. I zasłona, i monstera. I podobno monstera jest takim kwiatem, który nie lubi być właśnie tak dotykany co chwilę i być może też ją to trochę zirytowało, nie wiem, no tak też wyczytałam. A jakbyście pytali o latarenki, to na domówkę 4 lata temu dostałam tą latarenkę, a tamta, co się tam chowa, to była chyba kiedyś, mi się wydaje, z Lidla, ale nie jestem pewna. Ale to też już bardzo dawno. A teraz, moi drodzy, czary mary, diabeł stary, różowa, jest piękna. I słuchajcie, znowu zaczyna się problem tego typu, że światła nie ma. Że jak odsłonimy, to będzie lepiej? O, trochę jest lepiej. Bo jest zachmurzone, zaraz będzie lało, nie wiem, co to będzie robiło. I słuchajcie, jak widzieliście chyba na początku, bo taki był mój zamiar wstawienia tego fragmentu filmu, jest to bluza, którą kupiłam dzięki Andziax i Luce. Dlaczego? Dlatego, że od tamtego roku i w ogóle jak zauważyliście kilka filmów do tyłu, mam fazę na taki wściekły, fajny różowy. Tak mi się podoba ten kolor, że po prostu szok. Bluza jest o z kieszeniami i ma kaptur. Ale teraz tak, chciałabym powiedzieć jedną krótką historię na temat tej bluzy, bo ja też mam historię związaną z tą bluzą. A mianowicie, żeby usłyszeć historię zakupu tej bluzy Andziax i Luki, zapraszam na ich kanały, Luka tam świetnie tłumaczy. I moją historią, słuchajcie, jest to, że widziałam ją kilka razy właśnie u nich na vlogach i za każdym razem wchodziłam w internet, bez problemu potrafiłam ją znaleźć, po prostu wpisywałam Levi's różowa bluza i wyskakiwały po prostu te bluzy, wyskoczyło mi na kilku stronach i
Nie kupiłam jej po prostu. I ostatnio Luka zrobił live'a, słuchajcie. I wystąpił w tej bluzie. Znowu. I wtedy mówię, nie, dobra, wchodzę, kupuję. No i kupiłam. Taka moja historia. Sprawdzam, ile dokładnie za nią zapłaciłam, żeby was nie oszukać. A, i tutaj mamy. Ja zapłaciłam za nią 218 zł. Z tym, że ona na tej stronie kosztowała wyjściowo... Gdy weszłam na tą stronę, to był taki kod zniżkowy, 20%. I ona kosztowała 278 zł, czy coś takiego. No i zapłaciłam właśnie za nią 218, przesyłka była za darmo wtedy. Tak, przesyłka już była za darmo. Więc no za 218 zł może być. Gatunkowo jest bajka, naprawdę bajka. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że na innej stronie, którą znalazłam, ona wyjściowo już kosztowała tam 240 i parę złotych, czyli tutaj była droższa, ale że był ten bon zniżkowy i przesyłka za darmo, no to mi się bardziej opłacało. I jakby ktoś pytał, to strzeliłam sobie rozmiar S. Z tym, że chciałabym powiedzieć, że jeszcze jej nie zakładałam, więc nie wiem, czy się nie porwałam z motyką na słońce. Ale podejrzewam, że ja w eseczki już wejdę. A zaraz wam właśnie jeszcze coś powiem na temat figury. O, jaki fajny duży kaptur. Ale czaderskie. No mój róż. No piękny mój róż. Jak ja kocham ten kolor, Boże. Uwielbiam. Nie, nie porwałam się z motyką na słońce. Jest idealnie. Ona nawet jest trochę za duża. Ona taka jest trochę oversize, wiecie o co chodzi, nie? No więc o, tak bym miała takie krótkie włoski do tego, też by było git, nie? No, pożyjemy, zobaczymy. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o moją figurę, to już się robi moment taki, że ja tutaj jestem malutka i ja tutaj już w bluzki, bluzy, kurtki, płaszcze wchodzę, no prawie we wszystkie, nie mówię, że wszystkie, w rozmiar S, a na dole potrafię nawet założyć 42. Bo ja mam duże bioderka tutaj, tak by się wydawało. Tu mam talię cieniutką, tu jestem malutka, biustu też niestety Bozia nie dała. Za to trochę może w głowie więcej, więc jakby powiedzieć, może się to wyrównało dobrze. No, a jeżeli chodzi o tutaj pas, więc jeszcze z jakieś 5 kilo i wtedy będzie 38. A tak jest 40-42 z ręką na sercu, wiem, to może nie wygląda i ludzie mi się dziwią. Ostatnio byłam w sklepie, słuchajcie, właśnie przymierzam spodnie. I pani podeszła, mówi, czy mi tam w czymś nie pomóc, nie? A ja akurat właśnie chciałam spodnie. Miałam w ręku 40 i się pani pytam, czy nie ma 42. Pani tak na mnie patrzy i się śmiała właśnie, czy ja nie oszalałam przypadkiem, że chciałam te spodnie takie luźne czy coś. A ja mówię do pani, że wie pani, to tylko tak wygląda, a może i się zmieszczę i nie wezmę 40, tylko 42. A poza tym to jest coś, co kiedyś mówiłam. I przypomnę, nawet jak byłam chudsza i nosiłam XS-ki, nie wiem, to słuchajcie... nie jest dla mnie wyznacznikiem rozmiar. Tak fajnie, fajnie usłyszeć, że ktoś nosi S-kę, że ktoś nosi M-kę, a nie nosi L-ki albo XL-ki. Ale mi ma być wygodnie, także jeżeli ja mam chodzić w M-kach czy L-kach, po prostu. Więc no ja uważam, że petarda. I naprawdę coś, co mi się mega podoba, to to, że kaptur jest duży. W końcu. A nie taka, wiecie, pipidówka o dotąd, że jak ledwo zaciągniecie, tylko naprawdę ten kaptur jest duży. Albo ja mam łeb za wielki. Jeszcze mi się podoba jedna. Czarna ze złotym logo. Bluza jak i t-shirt. I jeszcze mi się podoba biała ze złotym. Tak, biała ze złotym logo. Ale to wtedy nie bluza, tylko właśnie koszulka. A czarna ze złotym też jest ładna. Ale starczy na razie tego. Milik, gdzie ty tu maszerujesz? Skorzystam z okazji i jeszcze powystępuję trochę w tej bluzie. Ciekawe, ile razy w tym miesiącu w niej wystąpię. Spoko, mam pralkę. Przejdźmy do Shiny Boxa, który jest naprawdę ciężki w tym miesiącu i naprawdę, uwierzcie mi z ręką na sercu, kto widział na Instagramie, jest petarda. Już wam pokazuję. Szkoda, że pudełka są ciągle w tych samych kolorach, ale to jest takie moje małe widzimisię, żeby się do czegoś w końcu doczepić. Bo w tym miesiącu nie ma do czego. Więc... pudełka od kilku miesięcy wyglądają cały czas tak samo. Nie to, że są brzydkie czy coś, ale chociaż zacięłam się. Na Boże Narodzenie w grudniu fajnie by było, jakby było takie świąteczne. No vlogmasiki, żeby było cudownie. I słuchajcie, kartelucha jest. I już wam objaśniam wszystko, co tutaj mamy. Zacznijmy od rzeczy, która się zawsze przyda. I mamy po prostu żel pod prysznic. O, strzelił mi. Ty niedobry.
No co wy robicie, Boże? Więc mamy żel pod prysznic w dużym rozmiarze. Ja z żeli pod prysznic wszelkich szamponów czy odżywek jestem zawsze zadowolona, bo to się zawsze przydaje. Dalej, słuchajcie. Miniaturki. Miniaturki dobrze nam znane. I oczywiście te... To jest szampon i odżywka. One mają tak specyficzny zapach, że jakby mnie ktoś obudził o 3 w nocy, dał to pod nos i powiedział, co to jest, to bym powiedziała. Tak samo jest, wiecie, z czym? Z Nivea. Więc mamy miniatureczki, odżywkę i szampon. Może sobie je do Tajlandii zostawię. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Na styczeń. Więc to. Dalej mamy, słuchajcie, aha, bo ja nie powiedziałam cen. Żel pod prysznic około 13 zł, tak, bo ceny są podane około, no bo przecież to zależy, w jakim sklepie na nie trafimy. Jeżeli chodzi o, co jeszcze pokazywałam? Odżywka i szampon 7,99. To pewnie też zależy, czy jest jakaś promka, czy nie ma promki. Coś, z czego jestem też bardzo zadowolona. I tu jest karteczka, że jest dostępne w drogerii Natura. Widzę, że mój aparat nadal chce ostrzyć mnie i moją bluzę, nie? Więc mamy tak, naturalny mineralny dezodorant aunowy na hydrolacie różanym. Jestem bardzo ciekawa tego produktu. 100%, proszę bardzo serdecznie mi stąd odejść na razie. I to, słuchajcie, w Naturze kupimy... To ma 100 ml i mamy 13 zł 64 grosze, 15 zł 74 grosze. Jakie dziwne ceny. I co, nie ostrzyż mnie? No więc to też jest boskie. Dalej, słuchajcie, może to. Tutaj mamy krem, który ma 75 ml, który kosztuje grosze. Produkt pełnowymiarowy, bo kosztuje nas 5 zł 99 groszy i mamy tak, naturalny krem odżywczy, zawiera wodę probiotyczną, poczytajcie tu sobie. I można go nakładać do twarzy oraz do ciała. Tutaj jakby ktoś chciał przeczytać też inne ciekawostki, to bardzo proszę. Też super. I dalej, słuchajcie, coś, co my dostaliśmy jako produkt dodatkowy. I to jest po prostu puder. I tutaj nawet nie mam ceny pudru, wiecie, także ja wam nie powiem, to jest po prostu produkt dodatkowy, więc no nie pachnie. Nie mamy nawet nazwy koloru z tyłu, zobaczcie, nic tutaj nie ma. A firma to jest, no, o, tak wygląda przód. Taki królewski. Ta korona, czyżby dla mnie? Świruje. Dalej, słuchajcie, mamy coś, czego ja też nie mam na tym, na karteluszce, nie wiem dlaczego. Takie maleństwo. I to mamy, słuchajcie, o, taki fajny, ładny, bardzo mi się podoba. I ta szata graficzna, taka prostota. Takie niby nic, szklane, ciemne opakowanie. No dobra, ciężkie, ale ta szata graficzna taka zwykła i to bardzo ładnie mi wygląda. Datę mamy ręcznie napisaną, 8.8.2018 i to jest data produkcji. Na zużycie tej maseczki mamy 4 miesiące i to jest maseczka 3 w jednym. Myje, peelinguje i odżywia. I tutaj mamy skład na dole, jeżeli nam wyłapie mój cudowny aparat i nie będzie chciał ostrzyć, to proszę bardzo, skład mamy króciutki, fajniutki. Także dzisiaj sobie spróbuję tego, wiecie? O, rzesz! O, fu! O, fu! To, żeś tu zawonił. Taki ciemny, glinkowaty kolorek. No zobaczymy, chętnie dzisiaj to wypróbuję. Tym bardziej, że mam 4 miesiące na zużycie, a nie chciałabym produktu zmarnować. I dalej mamy dwie ostatnie rzeczy, słuchajcie. I tu mamy tak. Może przejdźmy do tego. To kosztuje, uwaga, 111 zł. Tak, cena jest gigantyczna. To ma 30 ml i to jest produkt pełnowymiarowy. To jest olejek do twarzy z brazylijską papają oraz kwasem hialuronowym. Nie no, dobra. Aparat dostał szału, więc tak wygląda pudełeczko. Tutaj macie resztę, jeżeli chcecie przeczytać. A butelka wygląda... Buteleczka wygląda tak. I teraz pierwsze, co ja muszę, słuchajcie, zrobić,
to powąchać, bo ja tego nie wąchałam. Ciekawa jestem, czy to w ogóle pachnie. Jedyne, co tutaj przeczytałam, wow, to, że się nakłada jedną, dwie krople. Ale ty ładnie pachniesz. Jedną. Cudowne. I że to można nakładać przed kremem właśnie, czyli w formie takiego serum rano i wieczorem. Unikamy okolicy oczu. I to nie jest taki, to nie jest tłuste, wiecie? Więc jakby nałożyć dwie krople rzeczywiście i wmasować to w twarz, to tego już nie ma. Rzeczywiście można stosować jako serum rano i wieczorem. No dobrze, też chętnie przetestuję takie cudo. Dlaczegoż by nie? Jeszcze ten piękny zapach. I słuchajcie, ostatnia rzecz, z której też się bardzo cieszę. Mamy 10 ml i produkt pełnowymiarowy. 21,90 zł. Serum z kwasem hialuronowym. Ja dzisiaj nie umiem czytać. 3%. Tak wygląda buteleczka z pipetką. Cyk. Słuchajcie, mówcie co chcecie. Oczywiście każdy ma inne potrzeby i inne gusta też kosmetyczne, tak? Każdy czegoś innego potrzebuje, ale ja na chwilę obecną tak, no jeżeli chodzi o szampon, odżywkę, powiedziałam, że jestem zadowolona zawsze. No, a czy będą działać, czy nie, no z tej firmy tam raczej nie miałam nigdy problemu. Żel pod prysznic jak najbardziej u nas, czy dla mnie, czy właśnie dla Dawida, również się przyda, nie ma żadnego problemu. Bardzo jestem ciekawa tego dezodorantu naturalnego z drogerii Natura, którego możemy pod ręką ewentualnie sobie kupić, czy nawet online zamówić i on nie jest drogi. Krem, który zaraz moje kremy ze ślimakiem z Dominikany się kończą, więc przejdę na ten, też jestem go bardzo ciekawa. I maseczka, którą sobie dzisiaj użyję. Ja jestem fanem maseczek, ja uwielbiam maseczki, także chętnie to przetestuję. Puder nigdy nie zginie. Czy dobry, czy nie, no to przetestujemy. I z tego jestem bardzo zadowolona. Bo powiem Wam tak, od kilku miesięcy, od 4-5 nawet bym śmiała twierdzić, że nie używam kremu pod oczy, bo nawet nie mam. I zawsze jak jakiś widzę, to mi się nie podoba i po prostu nie stosuję kremu pod oczy na razie. No poważnie, z ręką na sercu. I no po prostu nakładam krem, tak? Jak nakładam krem na twarz, to nie omijam oczu, tylko po prostu nakładam ten krem pod oczy. Jak znajdę jakiegoś godnego kandydata, no to wtedy zakupię. Chyba, że chcecie mi coś polecić, to bardzo chętnie poczytam. I jeżeli chodzi o serum, to serum na dzień w tej chwili też nie używam. Używam na noc toniku z tym kwasem, który Wam pokazywałam, który jest zamiennikiem tonika z Pixi, którego kupiłam za 3 dychy chyba. Jest genialny kwas glikolowy. Mam serum z kwasem, które w sumie co roku stosuję z Balea z drogerii DM. I słuchajcie, chętnie przetestuję to, bo naprawdę, słuchajcie, ja myślałam, że to będzie olejkowate i takie tłuste, lepiące. I mówię tak, gdzie dwie krople na dzień tego, nie? A to rzeczywiście to jest taka forma jakby takiego suchego olejku i pięknie to pachnie. Znaczy już w sumie tego nie czuć, także na twarzy to nie będzie wyczuwalne. Ciekawe, czy jego cena jest adekwatna do jakości. Zobaczymy. No i to cudo też sobie wprowadzę jako serum. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego miesiąca, jestem w szoku, wielkie brawa i oby tak dalej, a ja najbardziej nie mogę się doczekać grudniowej wersji. Jesteście tak trochę pod kątem niestety, ale musimy dać radę. Słuchajcie, chcę Wam pokazać coś fenomenalnego, co zamówiłam sobie z AliExpress i są to słomki metalowe, bo nie wiem, czy wiecie, że teraz to jest szydera pić z plastikowych, więc poszłam na całość i zamówiłam sobie zestaw, w którym mamy dwie takie długaśne, znaczy proste i dwie, które są wygięte, wygły się. I słuchajcie, i otwieram tę paczuchę, nie, tak patrzę, a tam taka szczotucha, nie? A się okazało, że to jednak rzeczywiście wchodzi do środka i można to wyczyścić, także naprawdę świetny patent. Zamówiłam też jeszcze inne, z innego tworzywa, nie z plastiku, bo pamiętajcie, że to szyderka teraz jest. Więc jeżeli aukcja również jest czynna, to wrzucę link w informacji pod filmem i przypominam, że jakbym zapomniała, to proszę mnie tam opindolić na dole w komentarzu. Powiem Wam jedno, tak mi się podoba ta bluza, że dzisiaj, nawet jakby się zrobiło 30 stopni i bym miała być mokra jak dzik, to bym jej nie zdjęła.
bym chodziła w niej non-stop. Nie no, spokojnie, dzięki Bogu. Pogoda sprzyja warunkom bluzowym, więc jest git majonez. A póki co, w dzisiejszym filmie z mojej strony to będzie wszystko. Proszę Was o kciuka do góry, tak jak zawsze, pod koniec filmu, jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie jakiego chcecie. Pamiętajcie, że każdy kciuk jest na wagę złota. Dziękuję serdecznie, widzimy się jutro.